19 plus. Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa. Zero telefonów. Turciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój. Masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda. Nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus. Cześć. Dzisiaj tak biegusiem, bo śpieszę się do pracy. Niepodobne to do mnie, co nie? Że taka gorliwa się zrobiłam. No ale cóż, ostatnio u wszystkich wiele się zmieniło. Nie tylko u mnie. Ach, w naszej paczce nastał niełatwy czas. Kasia i Rafa chyba się wczoraj pokłócili. A Lucy? Taka odważna dziewczyna boi się powiedzieć swojemu tacie, że jest w ciąży. Wiecie, on jest bardzo dumny z niej, że ona jest taka zaradna, ambitna. No ale ciąża chyba tego nie przekreśla, co nie? Jak myślicie? Piszcie. Pa, pa. Lucy mieszka sama z ojcem. Jej tata bardzo przeżył śmierć żony. Do dziś nie radzi sobie z codziennymi sprawami i to Lucy dba o dom. Dziewczyna boi się, że gdy urodzi, nie poradzi sobie z opieką nad małym dzieckiem i nad ojcem. No zobacz, od pół roku nie płacimy rachunków za czynsz. Płacimy. Ale jak płacimy? Zobacz, nie ma potwierdzenia. Odcinki nie są oderwane, no jak? Tato, czy ty nie możesz przynajmniej zapamiętać, że ja to płacę przez internet i możesz nie chodzić po spółdzielniach, to bo ja po prostu już nie wytrzymam. Ale jak? To znaczy, że to jest zapłacone? Tak, jest zapłacone. No ja całkiem zapomniałem, że takie rzeczy można robić przez internet. Ale Lucynko, wiesz co? Zepsuł nam się telewizor, widziałaś? Tato, bo znów wciskałeś ten guzik. No, zmieniłeś z HDMI na zwykłą antenę naziemną i przez co? Oj, córciu, bez ciebie to cały dom by się rozleciał. Tato, słuchaj, musimy porozmawiać. Jestem z ciebie taki dumny. Ale... Z mojej kochanej córki. Mojej przyszłej pani prawnik. No ale... Co mi chciałaś powiedzieć? Przerwałem ci. A w sumie wiesz, nic ważnego. Ale Lucynko, na pewno? Tak, na pewno. No ale ja nie mogę powiedzieć ojcu prawdy. Sama nie wiem, co teraz będzie. Miałam zaplanowane najbliższe 15 lat mojego życia, a teraz wszystko wzięło w łeb. Ja nie wiem, jak ja zdołam pogodzić studia, opiekę nad dzieckiem, w dodatku zajmowanie się ojcem. Jestem załamana. Kasia i Rafał od wczoraj są pokłóceni. Rafał jest zazdrosny o to, że Kasia poszła na kawę z kolegą z pracy. A Kasia jest zła o jego scenę zazdrości. Uważa, że nie miał powodu i narobił jej tylko wstydu. Chcesz mi powiedzieć, że on cię w ogóle nie podrywa? Rafał, słuchaj, Krzysiek bardzo mi wczoraj pomógł i to dzięki niemu mam dalej tą pracę. Ile razy mam ci to powtarzać? To ty zrobiłeś idiotyczną scenę. Nie odpowiedziałaś mi na pytanie. Podrywał cię? Rafał, błagam cię, idź lepiej do Julki. Nie denerwuj mnie od samego rana, bo już mam cię dość. Ty mnie wkurzasz i wiesz co, ty mnie w ogóle nie szanujesz, bo więcej zarabiasz. Ale to się zmieni. Mhm, bardzo. Zobaczysz. Super, czekam z niecierpliwością. Kilka dni temu Kacper podpisał umowę na sprzedaż aplikacji randkowej, którą wymyślili razem ze Staszkiem. Ponieważ zrobił to wbrew woli Staszka, to Staszek się do niego nie odzywa. Kacper chce go udobruchać, dzieląc się pierwszą ratą wynagrodzenia. Ja wiem, ostatnio do siebie nie odzywaliśmy się, ale teraz to się zmieni. Dostaliśmy pierwszy przelew od naszego inwestora. Staszek, mamy 10 tysięcy do podziału. Przestań strzelać focha. Jakiego podziału? Ja nie mam z tobą żadnej spółki. Ale Staszek, weź przestań się wygłupiać. Napisaliśmy razem program, dostaliśmy pierwszą transzę. Jesteśmy teamem czy nie? Ja nie chcę pieniędzy od tego kolesia. Ale Staszek, dlaczego? Postąpiłeś nie fair, kiedy podpisałeś umowę sam i to do tego naćpany, tak? Od tamtego momentu nie ma mowy o żadnym teamie. Ale połowa tak czy siak ci się należy. A weź sobie je wsadź, ja mam swój honor. Co jest, gąbeczki? Czyżbyście się pokłóciły? Nic.
Rany jak nie łeb boli. Od rana mam taki zjazd. Masz może coś, co mi pomoże? Ale co? Bo ja nie wiem, po czym wam się robi lepiej. Pogrzeje w bierki? To nie mam. Oskar, przecież dobrze wiesz. Ostatnio przesadziłem z kokainą. Co? Ty z kokainą? Coś przegapiłem? Opowiadaj w takim razie. Oskar, mam totalny zjazd, błagam cię. No słucham, ja pierdzielę, Kacper i kokaina, nieźle. Oskar, weź się nie nabijaj, jak nie chcesz mi sprzedać, to pójdę na miasto. Nie no, spokojnie. Coś ci ogarnę. Tylko będzie 3 dyszki za to. Kokaina? Jasne, za 30 zł. Do tego jeszcze kawior i szampan w bonusie. Jasne, że mam wagubku, no. Ale pomoże mi? Po tym masz 12 godzin gwarantowanego speeda. Ale nie działa telepatycznie. Mogę sobie tutaj rozsypać? Wiesz, jaki jest Staszek, zaraz zacznie marudzić. Jasne, wiem, jaki on jest. Nie wiem, weź w ogóle zaproś kumpli, jakieś laski, zróbcie imprezę. O! Wydaj trochę tej kasy, jak już zarobiłeś. Baw się życiem. Oskar, to może zostaniesz? Nie no, wiesz co, nie mogę, mam lepsze rzeczy do roboty. Także 3 dyszki dasz mi później. Dobra? Nara. Ojciec Kamila Pawlaka nadal próbuje odnaleźć swojego syna, który rzucił wszystko i uciekł do Hiszpanii. Kamil nie wie, że Lucy jest z nim w ciąży. Jego ojciec chce to wykorzystać, żeby sprowadzić syna z powrotem do domu. Jest przekonany, że jego przyjaciel z roku, Irek, ma z nim kontakt. Chcę, żebyś zadzwonił do Kamila i powiedział mu... Nie chcę się w nic mieszać, naprawdę. Ale jesteś jego przyjacielem, musisz do niego zadzwonić i powiedzieć, że Lucy jest w ciąży, a on ma tu natychmiast przyjechać i się tym zająć. Co? Nie wiedziałeś o Lucy? Nie. No, to teraz już wiesz. Chyba rozumiesz, że to jest ważna sprawa. Ale ja nie mam jego nowego numeru. Chcesz mi powiedzieć, że nie kontaktowaliście się, odkąd wyjechał? No, rozmawialiśmy przez internet, ale on tylko późnymi wieczorami odbiera. Możesz dać mi do niego jakiś namiar? Wie pan co, właśnie nie wziąłem. Nie mam telefonu przy sobie, a jego numeru na pamięć nie mam. Nie zapamiętam tego numeru, niestety. Jasne. A mi się w ogóle przypomniało o ważnej kwestii. Tak naprawdę muszę to załatwić teraz. Wie pan, bardzo przepraszam w takim razie, ale... Odbierz. Halo? No siema, stary, słuchaj, jest duży problem. Wiesz coś może na ten temat? Na jaki temat? Kurde, Lucy jest z tobą w ciąży. Co? Poważnie. O ale wiesz, właściwie to co w związku z tym? No kurwa, chłopie, tak co w związku z tym? No to jest twoje dziecko, własne dziecko cię nie obchodzi? Weź mnie nie trój, dupska, no ja mam tu nowe życie, próbuję się urządzić, a tamto to mam, szczerze powiedziawszy, no w dupie. Kamil! Nic do ciebie nie dociera, będziesz ojcem, gówniarzu. Irek, kretynie, dzwonisz do mnie przy starym? Tylko to cię obchodzi, masz tu natychmiast wrócić i zająć się Lucy. Wiesz, ale jak ty się potrafisz tak wszystkim zająć, to może i tym się zajmij, co daj jej kasę na aborcję, a mnie nie trój dupska. Wielkie dzięki, Irek, idioto. Kamil! Rozłączył się. Gówniarz pieprzony. Ale wie pan co, no musiał się pan w to wtrącić teraz. No Kamil teraz wściekły jest. Przejmujesz się tym, że się wtrąciłem, a nie przeraża cię to, co on powiedział? Ja tego nie rozumiem. Irek, zaczekaj. Hej. Jola martwi się o Lucy. Ma nadzieję, że na dobre wybiła sobie z głowy pomysł o usunięciu ciąży. Choć nie rozmawia z Irkiem, odkąd ją zdradził, wyjątkowo postanowiła go zaczepić. Kazał mi dzwonić do Kamila i mówić, że Lucy jest w ciąży. O, fuck, no i co na to, Kamil? Spanikował. Wiesz, powiedział, żeby ojciec dał Lucy kasę na aborcję. Co? Pierdziele, przez niego jest totalny dupek. Mało powiedziane. Dobra, nie mieszam się w to. Do widzenia, Irek, cześć. Irek, zaczekaj, Irek! Nie mam. Ej, Jola, o co chodzi? Irek powiedział Kamilowi, że jesteś w ciąży. Co? A na dodatek Kamil powiedział, że jego ojciec ma ci dać kasę na aborcję. Lucy, ale zaczekaj. Zostaw mnie. Lucy, proszę cię. Porozmawiajmy, Lucy. Nie chcę o tym rozmawiać. Przestańcie się wszyscy mieszać w moje życie. Kamil, mam nadzieję,
rozumiem, że czasami wchodzisz jeszcze na tego bloga, bo mam ci coś do powiedzenia. Jesteś totalnym idiotą i dupkiem i powinieneś się wstydzić tego, co powiedziałeś o dziecku. I wiesz co? Lepiej tutaj nie przyjeżdżaj, bo jak to zrobisz, to obiecuję ci, że będę pierwszą osobą, która osobiście da ci w pysk. Rafał przychodzi na imprezę do Kacpra. Nie wie, że chłopak zażył narkotyki od Oskara i postanowił cieszyć się życiem. Już! Siema! Siema, wbijaj! A jeszcze nie ma? A wiesz jak jest, ludzie są zajęci. Uniwersytety, własne sprawy. Kaśka cię puściła? No, puściła, ale wiesz co, mieliśmy małą spinę, no i jej matka przyszła do Julki. Myślałem, żeby się wyluzować. Bardzo dobrze, szalejemy! Piwka? Może, chętnie. Wiesz co, Kasia w ogóle nie widzi we mnie faceta. Ona traktuje mnie jak jakiegoś głupka. Nie daj sobie wmówić, że jesteś głupkiem. No nie daj, ale nie wiem jak jej udowodnić, że jestem prawdziwym facetem. Musisz być twardy, niezależny i musisz zarabiać dużo kasy. Tyle to ja wiem. Ty, ja w sobie mam pomysł na biznes, no ale... Jaki biznes? Food truck. Food truck, zajebisty. Mobilna gastronomia. Słuchaj, zapiekanki, burgery, frytki. A pizza będzie? Może być pizza. Tylko, kurczę, nie mam samochodu. No i kasy. Ale potrzebujesz jakiś specjalny samochód? No tak. Ty masz kompa? Ostatnio przeglądałem oferty, to mogę ci pokazać. Pytasz się mnie, czy mam kompa? Oczywiście, że mam. Chodź! Ty, właśnie o takie auto mi chodziło. No i z wyposażeniem. Lodówka, grill, to zależy co serwujesz. Fajne, nie? Zajebiste, stary! No. Najtańsze 5 tysięcy, lepsze 7. Za 30 full mega w wypas, no ale na żadne mnie nie stać. Potrzebujesz inwestora. Musisz go znaleźć tak, jak ja znalazłem. No, tylko że gdzie? Poszukamy razem, pomogę ci. Poważnie? Potrzeba nam kogoś, kto ma kasę. Kurczę. Stary, przecież ja mam kasę. Co? No, jak to co? Będę twoim inwestorem. Podzielimy się zyskami. Które auto kupujemy? No ale jak to, teraz? Stary, nie ma na co czekać. Wiesz, na ile ostatnio podpisałem umowę? Na 100 tysięcy. Stary, będę strasznie bogaty. Na początek dostałem 10 tysięcy. Poważnie? Poważnie. Które auto kupujemy? Mogę ci kupić na przykład to. Klikam kup teraz. Nie, no poczekaj. Jest twoje. Odbiór osobisty w Krakowie. Kurczę. Niech nam facet przywiezie. Napisz, gdzie ma przyjechać. Ja nie mogę. Człowieku, to jest niesamowite, co my właśnie robimy. Stary, to jest mega biznes. Wierzę w niego, dlatego inwestuję bez pytania. Wow, ale spontan! Lucy wraca do domu po długim spacerze. Chciała sobie dokładnie przemyśleć, jak powiedzieć tacie, że go zawiodła i jest w ciąży. Nie ma pojęcia, że tata już wie. Cześć, Lucynko. Cześć, tato. Przepraszam, że tak późno, ale musiałam się przejść. Córeczko, czemu ty mi nie powiedziałaś, że jesteś w ciąży? Skąd o tym wiesz? Jest tu pan profesor Pawlak. Co? Po co pan tu przyszedł? Dać mi kasę? Proszę się stąd natychmiast wynosić! Kamil pana przysłał? Niestety muszę pana rozczarować, ale nie zamierzam usunąć tego dziecka. Witaj, Lucy. Nie przychodzę na polecenie Kamila i tym bardziej nie dam ci pieniędzy na aborcję. Lucynko, pan profesor Pawlak przyszedł, żeby przeprosić w imieniu Kamila. Tak. Uważam, że należą ci się przeprosiny. Mojego syna w ogóle nie interesuje to, że będzie ojcem. Niczego innego się nie spodziewałam. Rozumiem. Ale chciałem, żebyś wiedziała, że będę wsparciem dla ciebie i twojego dziecka. Może ja zrobię herbaty. Lucy, bardzo się cieszę, że będę dziadkiem. Ja i moja żona zawsze ci pomożemy. Ty i twoje dziecko możecie na nas liczyć. Tak, dziękuję. I przepraszam cię, że tak zaskoczyłem tą informacją twojego taty. Myślałem, że wie. Właśnie dzisiaj miałam mu powiedzieć. Lucy,
Mam propozycję. Będę płacił co miesiąc pieniądze dla dziecka. Ustalimy, jaka to będzie kwota. No, ale ja nie wiem, czy chcę. Potraktuj to jako alimenty, które powinien płacić Kamil. No dobrze, dziękuję. Myślę, że powinniśmy się jeszcze spotkać, żeby porozmawiać w tej sprawie. Jasne. No dobrze, to... No to ja już sobie pójdę. A herbata? Może innym razem. Do widzenia. No cóż, do zobaczenia. Dziewczyny, jestem w strasznym szoku. Właśnie był tutaj tata Kamila. Zaproponował mi pieniądze na dziecko, jak już się urodzi. Nie mogę w to uwierzyć. Zachował się naprawdę bardzo przyzwoicie. Nie to co jego syn Alek, którego nie pozdrawiam, jeżeli tutaj zagląda. Stary, już się nie mogę doczekać. A musi się zgadzać. Jedzie do szczątka! Dlaczego on jest na lawecie? Czemu jest na lawecie? Ale jest śliczny. Dzień dobry, to wy kupiliście ten samochód? Tak. Czemu jest na lawecie? A co wy ogłoszenie czytaliście? Samochód jest do remontu. Czytaliśmy dwa razy, proszę pana. No, tu drobne usterki są. Wow. Kasę, ale zajebiste. Kasę macie? Tak, 5000. Można wejść? Oglądnijcie sobie. O, na pewno. O, chodźcie, chodźcie. Można wbijać. Ty patrz, jaki okienko. Ja nie mogę. Tu w grumu. Jaki czad, stary! Jo! Stary, mam was tego ptaka! Jest wszystko! Jak ja cię oddam do 5000? A tam mi oddasz! Teraz jesteś biznesmenem, jak zarobisz, tam mi oddasz. No w sumie, niesamowite, naprawdę! Jak, stary, już sobie wyobrażam. Ty, Kraków, zapiekanki, tapasy. W końcu Kaśka będzie z ciebie dumna. Jestem w szoku. O Jezus! Zapiekanki, hamburgery, frytki! To jest niesamowite, naprawdę! Wow! Bo wie pan, bo my mamy taki biznes plan w ogóle. Świetnie. Że będziemy, to jest food truck i będziemy smażyć hamburgery. Świetnie, bardzo bardzo. Hamburgerów w ogóle, zapiekanki, wszystko. To jest jakieś wyposażenie, lodówka? Jest lodówka, dawno nieużywana, ale na pewno sprawna. Jak? Podoba się? Super, naprawdę! Słuchajcie, tu mamy dokumenty. Jedziemy! Dokumenty. Kuszyki, gdzie? O, jedne, drugie. Dobra, super. A my rzucamy. To go ściągamy, rzucamy, idziemy pić! Pić? Za twój pierwszy milion. Za pierwszy milion? Tak, no ten, który zarobisz. O kurde. Człowieku. Zarobiście. Śpisz? Nie. Pogadamy? Pewnie. Zrobiłem herbatę. Dzięki. Czemu mi nie powiedziałaś, że jesteś w ciąży? Chciałam naprawdę, ale wolałam ci tego oszczędzić. Czego? Rozczarowania. Rozczarowania? Tato, ty ciągle powtarzasz, że moje studia są najważniejsze. Że jako jedyna z rodziny zajdę daleko. Ale Lucynko, poczekaj. Nie, być może ja nawet nie skończę studiów. Rozumiesz, nie będę ci już mogła pomagać tak jak teraz. Córeczko. Ciągle będę tylko zmieniać pieluchy, zajmować się dzieckiem, przecierać zupki i wstawać w nocy. Córeczko. Być może ja nawet nie zostanę prawnikiem. Nie będziesz mógł być ze mnie dumny. Ale co ty opowiadasz? Ja już jestem z ciebie dumny. Wierzę w ciebie. Ja wiem, że ty sobie ze wszystkim poradzisz. Nie, ja nie wiem, czy sobie poradzę ze wszystkim. Nie mam pojęcia, jak mam pogodzić chodzenie na uczelnię z nieńczeniem dziecka. Ja ci będę pomagał, jak tylko potrafię. A jeżeli nie zostaniesz genialną prawniczką, to i tak będę cię wspierał. Naprawdę? Tak. Dzięki, tato. Odwołuję wszystko, co powiedziałam rano. Trzeba zawsze wierzyć, że wokół nas są ludzie, na których można liczyć. Wystarczy dać im szansę. Dzięki ci, Jolka, za to, że dodawałaś mi odwagi. Miałaś rację. Nie warto polegać tylko i wyłącznie na sobie. Dziękuję ci za to, że jesteś głosem mojego rozsądku. Kocham cię. Ale co to jest? No food truck! Mój biznes gastronomiczny! Kasper zainwestował, a ja muszę wyposażyć środek. Rafał, ale ja myślałam, że ty kupiłeś mieszkanie. Mieszkanie? No tak, dla mnie, dla ciebie i dla Julki, nasze wspólne. Ja cały czas mówiłem o food trucku. No popatrz, tutaj damy kuchenkę, tu jest lodówka. Tutaj ozdoby, a tutaj będzie lada, gdzie będę sprzedawał. Zobaczysz, będzie ślicznie. Czy ty oszalałeś? No ale o co chodzi? Nie podoba ci się? No oczywiście, że nie. Ej.
Uważaj na te tłumy ludzi, trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek, znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel, a to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus.